Co jest do cholery jasnej? Ja chcę ten dźwięk mieć. No właśnie. Sonic Wariat pozdrawia, żegna i witam. Począwszy, moi drodzy kochani, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Knuckles Gothic 32X. Tak, po długiej takiej karkołomnej decyzji w końcu wracam. Z powodu takiego, że najpierw mi się na komputerze... Ojejku, co ja robię, gdzie jest to F8? Nagrywam to na laptopie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i będzie wszystko ok z grą, dźwiękiem, w ogóle tak, wiecie. Grzebałem tutaj wszystko i naprawdę już jestem zmęczony tym, ale nie rezygnuję z Zagrajmy Wy, ponieważ to jest moja zajebista, ulubiona robota. Pokazywanie wam, jak można przechodzić niecodzienne gry, których generalnie Polak raczej nie zna. A właśnie chcę do tego doprowadzić, że właśnie trzeba takie gry znać, no bo wiadomo, są warte swojej ceny. Tylko że jeszcze trzeba będzie pokazać umiejętności własne, jakie tutaj mogą być. Już wam to kiedyś mówiłem. No dobra, tutaj przechodzimy sobie na luz, na bardzo duży luz. No i co jeszcze? Na GameCube'a to jeszcze się naczekam nieźle, bo muszę te kable przede wszystkim, wiecie, naczekać się jeszcze na nie trochę. Ale już, to już niedługo będzie, spokojnie, nie martwcie się o nic. Pokażę wam wszystko, wszystko co powinno być zawarte w mojej treści. Dobra nasza, możemy cisnąć. Ja już tutaj testowałem już naprawdę wiele razy dźwięk. Tutaj niby, że ja wszystko doskonale słyszę z gry. To już jest mimo to ok, w porządku. Kontynuujemy dalej, ale zbieranie już punktów chyba już raczej nam nie pójdzie w gust. Bo wiadomo, jest tego sporo. Jeżeli z laptopa nie uda mi się wgrać tego filmu, bo na przykład może dużo zajmować, a tutaj internet mam nieco wolniejszy niż na kompie, to wgram po prostu ten odcinek na kartę pamięci i wgram go na komputer dopiero chyba następnego dnia. Więc nie bójcie się o nic, Zagrajmy Wy będzie przecież robione, nie? Ale na laptopie, bo tam już na komputerze to się totalnie poddaje, wiecie. Mam dosyć kłopotów z dźwiękiem. Mam nadzieję, że więcej takich już nie będę miał. Dobra, koniec sadzenia owiec, tylko jedziemy dalej. Bo kurde, przedłużaliśmy rozgrywkę naprawdę. Wiele, wiele cennych bardzo sekund, które można zrealizować na inne rzeczy. No. Co by tu jeszcze? Ja nie wiem, jak to będzie dalej z Zagrajmy w San Andreas, ale mam nadzieję, że go tutaj sobie zainstaluję na kompa i też będę tutaj ciorał nieźle, nawet lepiej niż na kompie. Bezproblemowo. Mighty coś tu zrobił. Zrobił ładnego, ładną polkę zrobił. Dzięki. Chciałem powiedzieć dzięki, ale wiecie, to tak się czasem zastanawiam, co mam powiedzieć. Znacie mnie z tego już. No, niedługo mam urodziny. Moi fani mogą wiedzieć dokładnie kiedy, niektórzy mogą nawet w ogóle nie wiedzieć. Oczekajcie, mikrofon mi spada, bo ja mam tak, wiecie, mam taki przenośny, którego trzyma się w ręku, a nie mogę trzymać go w ręku, no bo jak? Muszę operować grę. Mighty, jak ty? Przecież idziemy do szkoły. Wiem, że nie lubisz szkoły, tak jak każdy. Zajebiście. O ten przedmiot mi właściwie chodziło. No i widzicie, takie to było właśnie. Takie to było kolejne zataczenie się o... Przepraszam. Kolejne zataczenie się o... niezniszczalność, które bardzo lubię. W tej grze. To jest epickie. To jest najlepszy moment w grach Sonika, ale bez Sonika udziału, nie? Kurde, czekajcie, mikrofon mi spada. Muszę go trzymać jakąś brodą, żeby nie było potem...
Kurde, bierz to. Dobra, jest, gitara. Spoko. A więc tutaj zliczy nam się około jakieś 25900. Nie, 35900, o przepraszam bardzo. Tak, bardzo dużo. Dobra, jeszcze przejdziemy taki level i ocenimy odcinek, jak już go będę wgrywać. A nie powiem jak, bo mam Windows 7, więc nie powiem wam jak. Nie, kurna, jestem zbyt dobrym cwaniakiem, bym wam o tym powiedział. Dobra, mamy tutaj 14 tym razem kulek. O kurde. Mhm, dobra. Już jest praktycznie prawie, że połowa. Przychodziłem to kiedyś, znaczy nie kiedyś, ale niedawno. Przy kumplu. Wiem, nie był zainteresowany nieco grą, bo to taki, kurde, młody człowiek. Że kurde nie docenia, znaczy nie, że nie docenia, on sam lubi takie gierki, znaczy on bardziej woli takie gry 3D. Nie? Ale co mu po grze 3D, jak najlepsze właśnie takie są właśnie nie do końca 3D. O kurde. To jest już teraz trudny moment w tej grze, bo... Kurde, mówiłem. Trzeba tu uważać. Jak ja tu powiedziałem. Kurde. Nie trafiłem w tamten niebieski cholernik. O, teraz jest dobrze. Jeszcze tam dwa były chyba. No, dwa. Czekajcie, tu mi jakiś Windows się pojawił. Aktywuj teraz produkt Windows. A po co? Skoro... no tak, bo ja mam... Znaczy, nieoryginalne oprogramowanie Windows 7, niestety. Na tym laptopie kiedyś był Windows Vista. A teraz jest Windows 7. Niestety nieoryginalny, ale muszę go aktywować jakoś. Żeby nie było lipy. Dobra, mamy już pierwsze, znaczy pierwszą taką połową, połowę zaliczoną, teraz druga. I znowu 14 niebieskich kulek zbierzemy sobie. No dobra, działamy. I zgodnie z tym, co miałem wam przekazać, ktoś chciał, żebym go polecił na tym, na kanale. To był... bodajże Petek Zagrajmy. I ja cię pozdrowię, gościu, wtedy, kiedy będę mieć wyrównaną kwotę widzów, gdzieś tak około 1120. Wtedy będę mógł cię polecić. Czemu tak? Oczywiście takie surowe zasady mam, ponieważ liczba widzów się stabilizuje u mnie. A ja chcę nagły wzrost, bo przecież jakie będę zarabiać na YouTubie? A i będę zarabiać na YouTubie. Ci, którzy w to wątpią, to dostaną ode mnie... w mordę. Nie no, żartuję. Nie, ja będę zarabiać. Spokojnie. O kurde, myślałem, że zlecę tam na dół. Zbierzmy więcej tych kulek. Dawajcie 18. Będę hardcorem. No i gucio. Takie przedstawienie należało zrobić. Dokładnie. No i ostatni szmaragd. Pierścień chaosu. Ostatni. Cóż za piękna piramidka, czyżby? Tak. You did it, motherfucker. Perfect. Pewnie bonusa dostanę. O kurde, nie dostałem. No dobra. Dobra, ludzie. W takim razie to będzie na tyle. Z 8 odcinka Zagrajmy w Knuckles Chaotix i mam nadzieję, że więcej takich odcinków w takiej jakości będzie, będzie więcej i będzie takich o wiele lepszych niż jak to bywało u mnie na komputerze. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Knuckles Chaotix na wiecznego 32X. No może przesadziłem, bo
32X nie jest lubiany wśród ludzi, ale według mnie jest bardzo fajny. Do zobaczenia.